Siemanko, witajcie na kanale Madros. Obóz kredowy, sezon czwarty. Wydarzenia od odcinka 8 do ostatniego. No i oczywiście finał sezonu. Zapraszam. Pierwsza rzecz to hybrydy, które pojawiają się w 8 odcinku 4 sezonu. Ogólnie nie jestem zwolennikiem hybryd, jeśli chodzi o Jurassic World, ale te dwie zrobiły wrażenie pozytywne. Tym bardziej, że są to hybrydy wszystkożerne, bo w jednej ze scen można zobaczyć, że Rebel, nazywany przez nas Patchy, bądź też Anielka, widać, że łowią ryby już w tym biomie arktycznym, do którego zostały przetransportowane. Ogólnie pozytywne wrażenie. Uważam, że chyba jedne z fajniejszych hybryd, które się pojawiły, no dla najmłodszych widzów na pewno coś fajnego. Ogólnie myślę, że w 5 sezonie będziemy mieć kontynuację i zobaczymy już w dorosłym stadium te hybrydy. No, tak to wygląda, jeśli chodzi o ich temat. Kolejna rzecz to pojawienie się Ceratozaura w tej podziemnej klinice. Jak najbardziej na plus, ponieważ jest mało tutaj dużych, mięsożernych dinozaurów. Widzieliśmy Tyranozaura, widzieliśmy Spinozaura, ale Ceratozaur również bardzo fajnie, że się pojawił. Jest podobny do tego, którego widzieliśmy w Parku Jurajskim 3, ale na pewno to nie jest ten sam osobnik, ponieważ ta skóra jest troszkę ciemniejsza, no i nie ma tak widocznych tych czarnych pasków, ale sam Ceratozaur wygląda bardzo dobrze i fajnie, że się pojawił. Kolejna rzecz to chipowanie Spinozaura, które Kash nakazał wykonać Dariusowi. Spinozaur sam w sobie też jest bardzo fajny, jest duży, myślę, że to jeszcze nie jest jego pełne stadium rozwoju, ale tak przyglądając się, to raczej nie jest ten Spinozaur, który był w Parku Jurajskim 3. Kolejna rzecz to petarda, którą Ben nazwał, nie chciał się do niej przywiązać, no ale jak to Ben, przypomniała mu się Ruzia, no i zakochał się w tym małym brachiozaurze. Powróciły jego demony związane z pteranodonami, które przełamał, zwalczył swój strach, no i uratował brachiozaura. Kolejna rzecz, dilofozaury, które wyglądają bardzo dobrze. Mają ten sam skin, można powiedzieć, i ten sam model, który był w Parku Jurajskim 3. Fajnie, że pojawiło się takie większe stado, bo widzieliśmy 4 osobniki. No i ich biom wygląda też bardzo, ale to bardzo fajnie, jeśli chodzi o ten klimat taki mroczny. Także super są pokazane. Było ich też mało. No mam nadzieję, że w 5 sezonie będzie coś więcej w tym temacie, bo uważam, że kontynuacja będzie na tej wyspie. No i będą te wydarzenia prowadzone dalej, jeśli chodzi o zaprzestanie tych wszystkich działań, które Manta Corporation wykonuje poprzez właśnie ojca Kenji'ego, który niespodziewanie pojawił się na końcu. No, moim zdaniem ten sezon jest tak urwany jak nigdy, nie ma pokazanej jakiejś dodatkowej sceny, zapowiada się moim zdaniem ciekawie i mam jeszcze dla Was jedną ciekawostkę, na pewno pojawi się Roxy wraz z Dave'em, którzy opiekowali się dzieciakami w 1 sezonie. Ja dziękuję, trzymajcie się, cześć!